Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób, z czego około 25% nawet o tym nie wie. Na pewno u dorosłych ten problem jest dużo większy, ale coraz więcej widzimy też problemu u dzieci, bo dzieci niestety się nie ruszają, siedzą przed komputerami, odżywiają się źle i mamy cukrzycę typu drugiego u dzieciaków, kiedyś tego nie było. Co gorsze, prognozy przewidują, że w najbliższych 15-20 latach liczba chorych na cukrzycę podwoi się. Cukrzyca to jest pandemia XXI wieku. My musimy bardzo dużo mówić na temat cukrzycy. Musimy mówić na temat wykrywania cukrzycy, na temat profilaktyki cukrzycy, a właśnie jakieś biegi, jakieś zawody, prawda, jakieś uprawianie sportu będzie na pewno pomagać w wyrównaniu cukrów. Na tę chorobę uwagę zwraca m.in. bieg Policz się z cukrzycą, który finałowym wydarzeniom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy towarzyszy od 17 lat. Bieg już po raz szósty zostanie zorganizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zapisy trwają już od jakiegoś czasu i nadal mamy wolne miejsca, także warto się zapisać, a głównie z tego powodu, iż jesteśmy przygotowani na 150 zawodników, mamy 150 numerów startowych, 150 medali. Wydarzenie odbędzie się w Parku Miejskim. Dla rodzin z dziećmi przygotowano 1,5-kilometrowy marszobieg, natomiast dla bardziej doświadczonych zawodników bieg na dystansie 5 kilometrów. Wszystkie opłaty startowe na bieg wynoszą 30 zł, dla dzieci poniżej 16 roku życia 15 zł. Mamy nadzieję, że będzie super, że pobijemy kolejne rekordy, także zapraszam serdecznie. Pieniądze zebrane z pakietów startowych zostaną przeznaczone na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. W latach 2014-2022 Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy takich pomp zakupiła 272.